Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś specjalne wydanie związane z atakiem terrorystycznym pod Moskwą. Według informacji, które mam w tej chwili, ja nagrywam ten program w samo południe polskiego czasu, jest już ponad 115 ofiar śmiertelnych. Co za tym stoi, jakie są tego przyczyny, o tym spróbujemy za chwilę porozmawiać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów i wszystkich mecenasów. To dzięki Państwu ten program istnieje, dzięki Państwu jest niezależny. To niezwykle ważne. Wasze wsparcie jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego znakomitego grona, serdecznie zapraszam. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Kacper Rękawek z International Center for Counterterrorism w Hadze. Dzień dobry, Kacper. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. 115 ofiar to informacja, którą tuż przed rozpoczęciem naszej rozmowy znalazłem. 115 ofiar śmiertelnych, oprócz tego jest wielu rannych. Powiedz, co wiesz na ten temat, co wiemy na ten temat do tej pory. Na razie skupmy się na samych faktach, których jesteśmy w miarę pewni. Tak, to znaczy wczoraj wieczorem centrum, takie bym powiedział centrum, jakby to powiedzieć, imprezowo-handlowe Krokus pod Moskwą w Krasnogorsku, w tej bezpośredniej, takim bym powiedział, aglomeracji moskiewskiej zostało zaatakowane. No tak to wygląda też na tych kamerach, które to nagrały, czy ludzie to nagrywali. Czterech lub pięciu najprawdopodobniej zamachowców uzbrojonych w broń długą weszło na teren tegoże centrum i po prostu zaczęło strzelać do ludzi tam, a przede wszystkim również na hali tej takiej, bym powiedział, widowiskowej, gdzie miał występować rokowy zespół bodajże o nazwie Piknik. Tak. Czyli tu przypominam to pewne rzeczy, które gdzieś tam kiedyś w Rosji się działy. Tak jak mówisz, na ten moment 115 ofiar, ta liczba rosła, początkowo 40-60. I oczywiście pojawiały się wszelakie domysły, kto to był, jak to się odbyło, ale myślę o tym za chwilę. Pierwsze pytanie, jakie się rodzi, znaczy tych pytań rodzi się bardzo dużo i one padną w tym programie. Jak to jest możliwe, że w państwie, no, w takim reżimie, który dosyć sprawnie działa, jakby się wydawało, można przeprowadzić atak tak skutecznie, 4-5 osób, jak powiedziałeś, tak, możesz sobie chodzić po całym centrum handlowym, nikt ich nie próbuje powstrzymać, tam jednocześnie no, ładunki wybuchowe były też, tak? Nawet ładunek wybuchowy można podłożyć, ale to przecież ta akcja trwała długo i tak wygląda, jakby nikt na nią nie reagował, czyli oczywiście budzi się pierwsze podejrzenie, czy to nie jest jakaś ustawka dramatyczna, straszna, no ale w Rosji nie takie straszne rzeczy widzieliśmy. Jak to jest, zajmujesz się sprawami terroryzmu i instytucja, w której pracujesz, tym się zajmuje? Czy to jest z takiego technicznego punktu widzenia, tak? Zupełnie naturalne, że przez, nie wiem, ileś kilkanaście minut ci ludzie chodzą, strzelają i nikt, żadnej ochrony nie ma, żadne służby nie wkraczają, a mówimy o państwie, no, w którym służby są potężne, policja jest potężna, armia jest potężna i które jest trzymane no, twardo za mordę. To wszystko jest prawda, tylko widzisz, armia, służby, policja czy milicja są potężne, rozgwardia, tak, te jednostki, takie bym powiedział, wewnętrzne, wojskowej milicji tak naprawdę, no, są potężne i potężnie wyglądają na paradach. Ale w zderzeniu na przykład z Ukraińcami, którzy mieli ochotę do nich strzelać, a nie przed nimi uciekać, no to te jednostki dosyć pięknie się rozpływały jeszcze wtedy w śniegach 2022 roku. I trudno moim zdaniem wszystkim tym, którzy mówią, że a takich ludzi jest sporo, zwłaszcza w naszej infosferze, że to na pewno była ustawka, jeszcze wrzucają wiesz, do tego wybory i tego typu rzeczy. Ja odniosę się do tego potem, bo coś jest na rzeczy, ale chyba to jest troszkę bardziej skomplikowane. Natomiast nie zapominajmy o paru sprawach. Ten sektor bezpieczeństwa poniósł potężne straty w Ukrainie. Ten sektor bezpieczeństwa rosyjski jest nakierowany na Ukrainę i raczej martwi się tym, czy jakiś dron nie przeleci ich, nie zaatakuje z góry, niż będzie miał komando zamachowców, no czy samobójców, okazało się, że może nie, ale de facto oni mogliby takimi być. Teraz jak pytasz,
wchodzą ludzie z długą bronią, nie ma ochrony, no ja na miejscu każdego ochroniarza raczej bym uciekał, widząc pięciu ludzi z takimi karabinami, no po prostu nie ma szans w starciu ogniowym z kimś takim, jeśli rzeczywiście ci ludzie byli przeszkoleni. Ale teraz może tak, my przypisujemy Rosji omnipotencję, a zapominamy o paru sprawach. Zapominamy o korupcji, czyli zapomnieliśmy o tym, że oni ponieśli straty w Ukrainie. Zapominamy o korupcji. 30 lat temu Szamil Basajew prawie chciał dojechać do Moskwy, skończyło się w Budionowsku, on wtedy powiedział, że już nie miał pieniędzy na łapówki. Płacił na lewo i prawo i w końcu mu nie starczyło. Ja nie bym się tutaj chciał odwołać do ekspertów do spraw Rosji, no chyba się tak wiele w Rosji pod tym względem nie zmieniło. Dalej można pewne rzeczy opłacić. Poza tym pamiętajmy, no to nie jest kraj, który słynie z niesamowitej kompetencji, takiej kompetencji profesjonalnej, pracowniczej, tak to nazwijmy. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że tam pan jakiś komandir pojechał sobie już na dacze, bo jest piątek wieczorem, a ktoś pod nim, jakiś nieszczęsny stiopa, nie wie, co ma robić i nie podejmie tej decyzji, bo to nie jest system nakierowany na to, że masz myśleć i podejmować decyzje i za to jesteś nagradzany. I oczywiście już pojawiła się teoria, że te jednostki godzinę tam jechały i tak dalej. No znowu, Moskwa to jest duże miasto, żeby tam się dostać, to może nie do końca jest tak, że można tam się pojawić w 5 minut. Ja próbuję tak, wiesz, te piłki odbijać, żeby pokazać, że pewne rzeczy tam, że w Rosji są rzeczy, pewne rzeczy dzieją się przypadkiem. A ja mam wrażenie, że my jesteśmy w takiej, wiesz, trochę rzeczywistości, że nic się tam nie dzieje przypadkiem. Plus jeszcze nie zapominaj mi naprawdę ostatnie zdanie. Ta organizacja, która najprawdopodobniej tego dokonała, czyli ta prowincja ISIS w Afganistanie, my mówimy, ona nie do końca jest w Afganistanie, to jest szerzej niż tylko Afganistan, no ona ma pewne know-how terrorystyczne i odbieranie im jakichkolwiek zdolności do robienia czegokolwiek, gdziekolwiek na świecie też chyba nie do końca jest fair. To o ISIS i ich metodach działania porozmawiamy za chwilę, ale jeszcze przy tym nieprzygotowaniu Rosji, zakładając, że to nie jest oczywiście koszmarna ustawka. Amerykanie ogłosili już kilka godzin temu, że wiedzieli o tym, znaczy mieli informację, że jakiś atak się szykuje. Tak. Czyli rozumiem, że ich wywiad był w stanie zdobyć informację o tym, że w Moskwie w jakimś miejscu publicznym jakiś atak brutalny nastąpi. Niesplanowany. No to skoro Amerykanie zdobyli takie informacje na obcym terenie, obecnie sobie niezwykle nieprzyjaznym, gdzie rozumiem potracili masę agentów i jakby sami mówiliśmy o tym, pamiętam 2 lata temu, jak bardzo zawiódł wywiad amerykański, w ogóle wywiady światowe mówiące o tym, że armia rosyjska jest taka wspaniała, prawda, taka sprawna i tak dalej. Okazało się, że jakby cały Zachód nie miał wiedzy na temat tego, co się dzieje w Rosji. Teraz Amerykanie zdobywają tę wiedzę, a Rosjanie jej w ogóle nie przyjmują, nie tylko jej nie zdobyli, tak, bo rosyjskie służby, jak rozumiem, tego nie wiedziały, ale nawet nie przyjęły, nie zweryfikowały tej informacji, bo Amerykanie, jak twierdzą, przekazały im, no i Putin nawet do tego się odnosił publicznie, mówiąc, że to jest szantaż. Tak, ja myślę, wiesz co, może z innej strony, te źródła mogli mieć Amerykanie niekoniecznie na terenie Rosji, tylko na przykład w innych miejscach, gdzie ten spisek, skąd impuls poszedł do tego spisku. I to by wzmacniało tę teorię, że jest jakaś organizacja terrorystyczna poza terenem Federacji Rosyjskiej, gdzie ma swoją centralę, która coś szykuje. I Amerykanie na którymś etapie to przechwycili. Bardzo możliwe, bo w tym są w sumie chyba najlepsi, że mogli to przechwycić na etapie jakichś sygnałów, czytaj telefoniczno, wiesz, internetowych, które gdzieś były wysyłane. I to tam to zostało, że tak powiem, rozbite. Nie mogli Rosjanom powiedzieć dokładnie gdzie, bo by też może to ryzykowało ich źródła, które mają, więc puścili taką szeroką informację. I teraz tak, Rosjanie to zignorowali. Stąd wiesz, ja mam też taką, tak to widzę, co się dzieje teraz, bo my rozmawiamy kilkanaście godzin po tym, jak to się stało. I Rosjanie najpierw przez pierwsze godziny właściwie nie było żadnej komunikacji z ich strony. A ja się spodziewałem, że tu PR ten taki jakiś ustawkowy, i tu się zgadzam ze wszystkimi zwolennikami teorii ustawek, ruszy. Ale były, przepraszam cię, były od razu informacje, że
znaleziono ukraińską ciężarówką, tak? Tak? No tak jest. To brzmiało tak kosmicznie, prawda? Że wiadomo, gdyby to byli Ukraińcy, to przyjechali na pewno na ukraińskich blachach, to tak? Jeszcze z flagą krzycząc sława Ukrainie, nie? No to, wyglądało to tak, że tam potem się okazało, że to była wielka dyskusja, że to są białoruskie rejestracje i tak dalej. Więc to było takie pierwsze, bym powiedział, bardzo amatorskie zagranie. Natomiast potem jest cisza. Putin miał wystąpić, nie wystąpił, nie ma, wiesz, no car nie daje dyrektyw. I dzisiaj rano się zaczęły odzywać określone miejsca, między innymi pani Simonian, tak, wyszła i powiedziała, to jest ta teoria teraz, że tak jakby Rosjanie to zaczynają szyć. Że mówią z jednej strony, że to są Tadżycy i że to są w sumie no dżihadyści, ale że oni próbowali uciec do Ukrainy i tam mieli kontakty. To jest w ogóle kosmosem już zupełnym. I teraz tak, musimy sobie chyba wszyscy zadać pytanie, czy to był przygotowany wcześniej przez przysłowiowe FSB scenariusz na takie sytuacje, które oni tak po prostu uruchomili, czy to tak naprawdę jest kompletne szycie i improwizowanie w sytuacji, której oni się nie spodziewali. Bo zauważ, wcześniej są naloty Ukraińców na rafinerię, ale wcześniej też są aresztowania członków tegoż ISIS-u afgańskiego, tak to nazwijmy, na terenie Rosji. One mają miejsce przez cały marzec, nawet w okolicy Moskwy, w okolicach Kaługi. I stąd, ty wiesz, jak ja policzę... Czyli były, tak? Ja tego nie wiedziałem. Tak, były aresztowania działaczy? ISIS, wiesz, ISIS mówi od dłuższego czasu, ten ISKP, czyli ISIS z tej prowincji Chorasan, czyli to jest Afganistan plus przyległości, on naprawdę nie tylko mówi o tym, że nienawidzi cudzysłów nas, Zachodu. Rosja jest tam i bliżej geograficznie i bardzo często Rosja im wchodzi na pewnego rodzaju, wiesz, przed oczy, w różnych miejscach, bo pamiętajmy o tym, ten ISIS w Afganistanie to jest taka ciekawostka, bo to jest coś, z czym niby walczą talibowie. I zobacz, do jakiej to doszło ironii, że my dzisiaj musimy trzymać kciuki za talibów, żeby zwalczali jakichś dżihadystów, którzy tak naprawdę nie tylko walczą z talibami, ale mniej więcej od 3 lat, ktoś to policzył, zaplanowali co najmniej 20 spisków mających atakować cele poza Afganistanem. 20. I teraz tak. Takiego tempa nie miała Al-Kaida, ta wiesz, stara Al-Kaida Osama Bin Ladena. Takiego tempa nie miał ISIS, kiedy był w Syrii, żeby atakować nas w latach 15, 16, 17. Takie tempo ma ten ISIS afgański. I Moskwa, czy Rosja, wiesz, jest jednym z jego celów. Ta organizacja, wiesz, to już ostatnie zdanie, ona też została jakby przez ISIS centrale, która dalej gdzieś tam jest w Iraku, w Syrii, nominowana na takiego, wiesz co, wyznaczacza trendów, jeśli mogę tak powiedzieć, dla ISIS-u. To jest najsilniejsza gałąź ISIS w tym momencie i to ona ma za zadanie też przygotowywać ataki poza jej terenem działania. Ja się dziwię, że ktoś się dziwi, że oni chcą atakować Rosję. To zaraz o to cię szczegółowo wypytam, ale chciałem zamknąć jeden wątek. Twoim zdaniem, oczywiście mówimy... Powtarzam, nagrywamy ten program w sobotę o 12:00, informacje ciągle dopływają, może za 3 godziny się dowiemy czegoś, jak już Państwo będziecie oglądać ten program nowego, ale mając ten stan wiedzy dzisiaj, ty uważasz, że to raczej nie była rosyjska ustawka mająca na celu wytłumaczenie jakiegoś ostrej odpowiedzi Rosji, jakiegoś spektakularnego ataku na Ukrainę, Zachód, na kogokolwiek. Na ten moment, wiesz, coraz więcej widzę informacji, które wskazują, że nie. Że to jest pewnego rodzaju panika, że coś im przeciekło przez palce. Że owszem, oni z tym, jakby z tym środowiskiem dżihadystycznym, wiesz, po metodach KGB-owskich pracują. Wiesz, próbują jakoś, że tak powiem, dosiąść tego konia i go osiodłać. Nie wszystko im się udaje i to naprawdę nie jest tak, że każdy zamach dżihadystów w Rosji jest przez Moskwę ustawiany. Natomiast każdy jest w jakimś stopniu rozgrywany PR-owo i politycznie. Tu się zgodzę. Tu się zgodzę ze wszystkimi, którzy mówią, że Rosja tu coś chce ugrać. Ja czekałem właśnie na te wiadomości, na kogo to zwalą, że tak powiem, tę winę, żeby zobaczyć, w którą to stronę pójdzie. Bo jakby Rosja powiedziała, to byli dżihadyści, to podtekst jest następujący i ja to widzę, wiesz, w instytucji, w której pracuję. Można się obrócić do Zachodu i powiedzieć tak. Drogi Zachodzie, wy walczycie z ISIS. Dzisiaj się nazywa ISKP, tak? Czyli ta afgańska odnoga. My walczymy. I dekadę temu, żeśmy walczyli razem, ramię w ramię, to dlaczego byśmy tego nie mogli robić znowu?
Wiesz, my mamy nastawione te nasze receptory na wsłuchiwanie się w Scholza i Macrona, którzy mówią o tym, jak tu zrobić trzecie porozumienie mińskie. A jakoś mam wrażenie, że zdecydowanie mniej słuchamy tego, jak sygnały może wysyłać Moskwa. I ja czekałem, wiesz, na jakiś taki sygnał rosyjski, że to będzie taki kamyczek do ogródka. Patrzcie, mamy wspólny problem. Na szczęście Macron już mówi zupełnie inaczej. Scholz to tak zależy, czy w środę, czy w sobotę. To jest. Ale zostawmy ten wątek. Już nawet, ale nawet Moskwa, tak, z tego co rozumiem, w tej chwili, podkreślam jeszcze raz, w tym momencie, kiedy nagrywamy, no nie mówi, że to był atak ukraiński, tak... Ta narracja są w tym... Jest mieszanie. Ta narracja jest niejasna, są zmieszane. Tak, to jest takie, jest próba wrzucenia trochę Ukrainy, że ci ludzie uciekali do Ukrainy i tam mieli jakieś związki. Tak. Ale nie jest jednocześnie wyrzekanie się tego, że to są Tadżycy, wiesz, wyglądają tak, jak wyglądają, pochodzą skąd pochodzą. Jest to przecież ten... A gałąź ISIS-u się do tego ataku przyznała, więc Rosjanie, widzę, próbują upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. No co na razie wygląda, wiesz, to jest jak buksowanie kół w śniegu. Tak naprawdę, ale to dla mnie nie wygląda na wysoce profesjonalną i przygotowaną ustawkę. To dla mnie wygląda na coś, że coś im przeciekło przez palce. No i teraz szyjemy. Jest weekend, wiesz, Stiopa na daczy, Gennadij na daczy, Putin gdzieś tam nie wiadomo gdzie. No i szyjemy, co się da. Mhm. Dlaczego ISIS atakuje Rosję? Jak wytłumaczę, rozumiem, że tym ty się zajmujesz, twoja organizacja, jakby nasza uwaga od ISIS odeszła w ostatnim czasie bardzo mocno, bo oczywiście została skierowana na Rosję. Też tych ataków nie było, tych takich, które się przebijały do opinii publicznej, nie było tak wiele, więc opowiedz proszę jakby, dlaczego oni mogliby atakować Rosję, albo dlaczego atakują, jeśli uważasz, że to na pewno był ISIS? Z kilku powodów. Po pierwsze, ISIS ma określoną historię z Rosją, bo część jego bojowników, którzy walczyli w Syrii i w Iraku, i to jest ustawka, o której mówią wszyscy mówiący o rosyjskich ustawkach, czy część dżihadyści się w ISIS pojawili, nie dlatego, że się tam po prostu pojawili, tylko FSB im dało do ręki bilety, mówiąc na zasadzie, dekadę temu, na zasadzie jedź, zabierz rodzinę, zgiń tam w tej Syrii, tylko po prostu nie wracaj. Więc ISIS ma pewną, wiesz, taką złą krew, jak to by się powiedziało, z Rosją, bo to tam są ludzie, którzy pamiętają te represje, tam są ludzie, którzy znają reżim Władimira Putina, który tkwi takim w dziwnym rozkroku, na swój sposób ma miliony muzułmanów w swoich granicach i czasem narracyjnie ich dopieszcza, mówiąc o tym, że jesteśmy takim, wiesz, krajem od Władywostoku do Kaliningradu i różni ludzie tu mieszkają, a z drugiej strony no, spadają na nich straszliwe represje i ich dążenia jakieś autonomiczne czy regionalizmy są mocno ograniczone. Więc to jest jeden element. Ale druga sprawa. ISIS zmieni się obrońcą muzułmanów uciśnionych przez wszelkie różne siły i ISIS na przykład mówi teraz tak. Rosja to jest ten kraj, który represjonuje muzułmanów w Afryce subsaharyjskiej. Przez Wagnera, to się dzisiaj już nie nazywa Wagner, nazywa się inaczej, ale on tam morduje muzułmanów, masakruje i tak dalej, i tak dalej. Rosja to jest kraj, który uciska muzułmanów w swoich granicach, fatalnie traktując Tadżyków, Uzbeków, którzy tam przyjeżdżają do pracy. Tak? Siłowo zaciąga ich do armii, wysyła na front, niby im obiecuje obywatelstwo, nic z tego nie ma i tak dalej, i tak dalej. To jest kraj, który interweniuje w Syrii, walczy z muzułmanami. To jest kraj, który wcześniej interweniował w Czeczenii, walczy z Rosjanie w Tadżykistanie i tak dalej, i tak dalej. Więc tam naprawdę jest co im przypiąć. I teraz to, o czym my chyba czasem nie pamiętamy, jeżeli centralą ISKP, czyli tego ISIS-u w Afganistanie, jest właśnie Afganistan, no to Azja Środkowa, gdzie Rosja rozgrywa swoje polityczne gry, jest tuż za przysłowiową miedzą. Naprawdę Rosja jest bliżej. Im nawet logistycznie by było pewne rzeczy może nawet łatwiej zrobić w Rosji, czy w Azji Środkowej, biorąc pod uwagę, ilu potencjalnych rekrutów tam mają, właśnie spośród zradykalizowanych na przykład Tadżyków. Ostatnio, przepraszam, że tak powiem, Tadżycy są modni. Kiedyś to byli Czeczeni, teraz to są Tadżycy. I teraz każdy szyje jak może. Ten ISIS afgański przez te ostatnie 3 lata około 2 tuziny spisków, głównie wymierzonych w Zachód. To jest tak jakby, wiesz, ta odnoga tej organizacji dostała prikaz z centrali ISIS z Syrii i z Iraku na zasadzie: wy jesteście najsilniejsi, to tylko wy macie zdolności do atakowania Europy, róbcie to, Zachodu.
Rosji też. I zauważ, że odzywają się w sprawie tego zamachu też Chiny, bo Chiny też na swoim terenie mają muzułmanów, którzy nie za bardzo chińskie rządy lubią. Niby sobie z tym problemem cudzysłów poradziły, ale Chiny się też tym przejmują. To też jest państwo, które no, tam jest, no, jest graniczy z Afganistanem, tam w jakimś takim małym pasku, więc to jest szersze pole dla celów i stąd myślę chyba trzeba, zwłaszcza w Polsce mówić, że to nie jest tak, że Rosjanie to po prostu wzięli znikąd. ISIS się nimi interesował i interesuje naprawdę od długiego czasu. I teraz ostatnia rzecz, jeśli mogę, te aresztowania, wiesz, to co się działo przez te ostatnie miesiące w Rosji, że rzeczywiście Rosjanie rozbili ilość komórek tego, że ISIS-u na swoim terenie. I można powiedzieć, jakby to było jedna, można by było powiedzieć, dobrze, uszyli to, to jest jakaś lipa na kółkach Rosjan. Ale wiesz, jak już masz entą i ostatnia była 2 tygodnie temu w okolicach Moskwy w Kałudze, no to już się zaczyna robić trochę gorąco, więc to się nie wzięło znikąd. W jakim stanie jest dzisiaj ISIS? Co się stało w ostatnich miesiącach, latach, bo no, ty się tym zajmujesz, ale jakby opinia publiczna, my też nie pamiętam, kiedy ostatni raz na ten temat rozmawiałem, czy się tym interesowałem, więc opowiedz, co się w ostatnich latach z ISIS stało, w jakim stanie dzisiaj jest to państwo, organizacja, jakkolwiek to nazwać. Wiesz co, ostatnie 5 lat to jest ten właściwie 5 lat, oni około 5 lat temu stracili tak jakby ostatni skrawek terytorium, który kontrolowali na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, że to było kiedyś coś, co kontrolowało obszar na Bliskim Wschodzie, zdaje się, wielkości Wielkiej Brytanii. To było mniej więcej coś, to nie jest wielki kraj, Wielka Brytania, ale... Tak zanika, tak, że już ten ISIS jest coraz słabszy, już w zasadzie dokładnie przestał być problemem naszego dokładnie świata. I w to się, wiesz, wpisuje na przykład takie, jak ktoś oglądał, no nie wiem, jakieś popularne filmy na przykład na Netflixie, jak ktoś mógł oglądać filmy, prawda, o Mosulu, czy o takich miejscach, więc to, że to wiesz, to oni byli straszni, ale oni sobie już poszli, ich już nie ma. Tak. Oczywiście była grupa ludzi, która mówiła, że oni, że tak powiem, wsiąkli w tę pustynię iracką, iracko-syryjską, głównie iracką i tam czekają na swoją kolejną szansę, tak jak czekali już kiedyś około roku 2010, zanim tak wystrzelili. Potem się pojawiła, wiesz, następna teoria, że patrzmy na te miejsca, gdzie oni tworzą, to bym powiedział, takie nieblisko wschodnie spółki córki i one będą nadawały ton tej organizacji. Bardzo się ludzie mocno, wiesz, przyglądali, niektórzy koledzy, eksperci Afryce Subsaharyjskiej, że Kongo, wiesz, te różne wszystkie rzeczy w Nigerii, takie te, tam miał być nowy ISIS, który zaatakuje, wyjdzie, wiesz, no okazało się, że nie bardzo. Ale nagle w tym wszystkim, i to jest najnowsza, wiesz, najnowsza rzecz, no bo to jest stosunkowo świeża sprawa, odwrót z Afganistanu wszystkich sił tak naprawdę zachodnich, spowodowało, że tam od jakiegoś czasu pojawiło się trochę przestrzeni. Tak? Talibowie przesuwali się, chcąc, nie wiem, no, stać się popularniejszymi w społeczeństwie afgańskim, przesuwali się, no to głupio zabrzmi, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, że się przesunęli na pozycje centrowe, no ale dla potrzeb naszej rozmowy tak to nazwijmy. Pojawiło się trochę miejsca po prawej stronie talibów, Amerykanie się wycofują i nagle ten Afganistan się trochę otwiera. Poza tym część rzeczywiście ludzi z Syrii, z Iraku uciekających z barw ISIS-u wylądowała w końcu w Afganistanie. Tu można by było zadać fajne pytanie, co do tego mają Irańczycy. My dużo mówimy o tym, że rosyjskie służby stoją za wszystkim, a przecież żeby dostać się z Iraku czy z Syrii do Afganistanu, trzeba przejść przez Iran. I tak jak kiedyś Irańczycy pod kloszem trzymali kawałek Al-Kaidy na swoim terenie, to tak samo mogli po prostu kogoś przepuścić do Afganistanu na zasadzie, no to sobie idźcie, to nie nasz problem. Wiesz, takie trochę zagranie rosyjskie, tak jak Rosjanie wypychali niechcianych Czeczenów do Syrii. To jest, wiesz, to jest może temat na inną rozmowę. No ale ten ISIS się tam pojawia, czy wzmacnia, i nagle w pewnym momencie się okazuje, że on tak naprawdę dostał taką, wiesz, taką buławę marszałkowską od przywódców tej organizacji w Syrii i w Iraku, tych nominalnych, chociaż niefaktycznych, że wy jesteście tak silni teraz z nas wszystkich, że to wy dostajecie pieczę nad wszystkimi operacjami zewnętrznymi naszej organizacji, poza naszymi terenami, którymi my jesteśmy zainteresowani. I ISIS afgański po linii takich, bym powiedział, wiesz, imigrantów, czy to tadżyckich, czy to afgańskich, próbuje taką centralę do tych operacji założyć w Turcji. Tam się gdzieś schować, wiesz, w tych społecznościach imigranckich. Turcja jest bliżej Europy, z jeszcze lepszym terenem do takich działań, dużo lepszym niż Afganistan, łatwiej się dostać do tych miejsc, gdzie oni chcą, to im się nie udaje. Turcy ich z tego wypychają i mniej więcej 3 lata temu ostatecznie ta centrala osiada na terenie Afganistanu. I stąd wychodzą te spiski. I teraz zobacz,
Najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że z jednej strony masz ten ISIS, z którym niby walczą talibowie. My teraz musimy trzymać kciuki za talibów, żeby walczyli z jeszcze gorszymi dżihadystami, ale ja ci gwarantuję, że wśród wielu talibów... A ci jeszcze gorsi dżihadziści atakują naszego wroga. No, nasze i nas. Tak. No bo i też Europę. Zauważ, dopiero co był spisek właśnie tego samego ISIS-u, który chciał zaatakować szwedzki parlament za to, że w Szwecji doszło niedawno do palenia Koranu. Za tymi paleniami Koranu najprawdopodobniej stała Moskwa, nawet nie więcej niż najprawdopodobniej. Zobacz, jak to się wszystko kleili. Ale dla moich kolegów z Zachodu, którzy obserwują zagrożenie terrorystyczne, oni nie widzą tego rosyjskiego wątku. Oni będą widzieli to, że ISIS z Afganistanu znowu przyszedł do Europy i znowu chce zrobić ataki, wiesz, a la 2015, 16, 17 rok, czyli Bataclan w Paryżu, Bruksela, Barcelona, tego typu rzeczy. To im się, wiesz, pokazuje. To jest to taka czerwona płachta na byka. I dla nich Rosja i Zachód to jest ten sam wróg. Tak, dla organizacji tej, która... To jest jedno, wiesz, to jesteśmy niewierni, my ich tłamsimy, my ich gnębimy i tak dalej. To jest tylko kwestia tego, jak te ciosy się rozłoży. Można próbować jeszcze robić jedno i drugie. Proszę, na ile ISIS w tej chwili jest organizacją zhierarchizowaną i taką mającą... Wiadomo, kto rządzi, kto decyduje, kto podejmuje decyzje, a na ile jest bliżej takiemu modelowi Al-Kaidy, czyli takiej rozproszonej organizacji, której poszczególne komórki działają niezależnie od siebie, nie wiedzą o sobie, łączy ich jakaś tam ideologia. Wiesz co, trochę jest jednego i drugiego, bo o ile terytorialnie te odnogi ISIS, czy to na przykład w Afryce Subsaharyjskiej, czy w Afganistanie, one są absolutnie zhierarchizowane i są zaangażowane, wiesz, właściwie w takim wojskowym trybie funkcjonowania do pewnego stopnia. Natomiast zawsze siłą tej organizacji było to, co Al-Kaida próbowała robić, jak wystawiała na przykład 20 lat temu Osama Bin Ladena czy Aymana al-Zawahiriego, którzy wychodzili i mówili, atakujcie Zachód. A nic się nie działo. A ISIS ma narzędzia, gdzie może przekonać kogoś do atakowania Zachodu zdecydowanie, wiesz, bym powiedział, goręcej, częściej i bezpośrednio. I to są narzędzia komunikacji, no, bym powiedział, no, internetowej. Że to ci tam, wiesz, ten dzwonek tam dzwoni, że do ciebie ci się ktoś przypomina, jakiś człowiek, który gdzieś tam jest schowany za nie wiadomo iloma VPN-ami gdzieś tam właśnie, na przykład w Afganistanie, czy w Turcji, czy gdzieś, który ci przypomina. I z jednej, tylko że widzisz, na rosyjskim teatrze to masz z jednej strony takich ludzi, którzy są motywowani, namawiani, są w kontakcie z kimś, ale tam w tym gronie muzułmanów, którzy tam są, ten ISIS afgański może też pływać i może rzeczywiście próbować umieszczać swoich członków tam. I to oni są takimi, wiesz, boosterami, jak to się mówi, tak? Przy szczepionkach był booster, że był pierwsza szczepionka, dostawałeś drugą, to dostawałeś takiego kopa energetycznego. To wysłanie takiego operatora z Afganistanu, na przykład gdzieś tam do Rosji, który ma przysłowiowo ogarniać tam jakichś, wiesz, 10 chłopków, którzy są tylko w tym kontakcie internetowym, to jest automatycznie taki, wiesz, kop do przodu. To jest wszystko niebezpieczne. To, wiesz, te kanały są obserwowane przez służby specjalne, Rosjanie się temu przyglądają, no, ale wygląda na to, że nie mają nad tym pełnej kontroli. Tak samo jak Europa nie ma, bo jeżeli my przechwyciliśmy 20 spisków, fajnie, bardzo dobrze, żaden nie doszedł do skutku, nie było żadnych spektakularnych ataków, były takie mniejsze rzeczy, wiesz, jakieś dźgnięcie kogoś nożem, jakieś takie, bym powiedział, takie naprawdę w porównaniu z tym 15, 16, 17 rokiem to nie było nic. No ale w którymś momencie, wiesz, ta szala się przechyli i coś się stanie, no akurat stało się w Rosji, bo może tam są paradoksalnie lepsze warunki dla nich. No właśnie, pytanie, czy twoim zdaniem, oczywiście nie wiemy tego, ale jakby, czy możemy się spodziewać, że takich ataków na Rosję będzie więcej, no bo po pierwsze poszło dobrze, tak? Udało się. Uwaga świata nieprawdopodobnie skoncentrowana, znaczy z punktu widzenia takiego PR-owego, tak? Atak, nie wiem, gdzieś w Afryce, w Ameryce Południowej, oczywiście, gdziekolwiek, oczywiście, nikt by się tym nie przejął. Notatki na trzecich stronach, znaczy tam na dolnych pozycjach na portalach, prawda? Moskwa z wiadomych powodów budzi zainteresowanie, no więc, a im na tym zależy, więc mogą, a z drugiej strony, no pokazała kompletną słabość, nie? Jest to, co mówisz na początku, no to państwo jest nie z tektury, tylko jakiejś tam z cienkiego z papieru. Z blachy falistej, albo z blachy falistej w najlepszym razie. Da się atakować.
Czy możemy się spodziewać, że tych ataków w Rosji może być więcej? Myślę, że tak. Ja myślę, że to, co wszystko widzieliśmy w tych ostatnich miesiącach, te aresztowania, te rozbite spiski i tak dalej, wskazują jednoznacznie, że trend jest zwyżkowy. Mhm. I teraz już tylko i wyłącznie będzie od Rosjan zależało, bo wiesz, to jeżeli tu mają Amerykanie informację, że jest wielki atak na cel publiczny w Rosji, oni takie coś Rosjanom przekażą. Ale ja nie jestem do końca przekonany na 100%, czy przekazują wszystko to o tym tam wiedzą, wiesz, o jakichś takich przemieszczeniach i tak dalej. Więc tu Rosjanie będą sobie musieli z tym poradzić. I tutaj wszyscy zwolennicy teorii o tej ustawce, no właściwie jakby to zostało przysypane żwirem i gruzem w następnych tygodniach i nic by się nie stało, to byliby zwycięzcami takiego intelektualnego, że tak powiem, pojedynku, jak to wygląda. Ale ja myślę tak, jest trend zwyżkowy, ale ja też mam wrażenie, wiesz, że trend zwyżkowy jest na wszystkich frontach. Oni ewidentnie rzucili dużo sił na te zewnętrzne operacje. Mówisz o ISIS. Tak. Na ten afgański. Tak. Ewidentnie, bo ten iracko-syryjski, popytałeś się o to, jak oni tam wyglądają, to jest trochę taka zbieranina, jakieś takie trochę chowanie się na pustyni tak naprawdę w ich wykonaniu, bo jest to parcie na nich z różnych stron. Oni nie zdobyli nowej przestrzeni, nie wbili się z jakimś nowym przekazem społeczno-politycznym tam, więc tam de facto są w bardzo słabej kondycji. Ale tam w tym Afganistanie generalnie chyba z jednej strony są mocni, mają określone kadry i też wypadałoby się zastanowić, na ile na przykład na to przymykają oczy talibowie. Na ile, wiesz, kibicują. Tak jak kiedyś kibicowali Al-Kaidzie, to teraz de facto mogą kibicować takim ludziom i to oni, wiesz, przymykają oczy, a nie Moskwa. Tu wypadałoby, wiesz, trochę przeanalizować tę rzeczywistość, bo my mniej więcej od jakiegoś czasu jesteśmy w tej rzeczywistości, że wiesz, no, było też sporo osób, które mówiły, no teraz trzeba trzymać kciuki za talibów, bo to jest ten taki, wiesz, muzułmański, oddolny, islamistyczny ruch, no i zobaczymy, jak oni sobie poradzą z rządzeniem. No akurat w tej dziedzinie sobie słabo radzą, powiedzmy oględnie. Rosja została bardzo mocno zaatakowana. Dla Władimira Putina prestiż jest czymś niezwykle ważnym. Pokazanie, jestem władcą, jestem silny, jestem imperatorem, dostaję tam 87 czy 88% głosów, prawda? Nieważne, czy moich ludzi tam zginie na froncie tyle, ale pokazuje, że ja jestem sprawczy, to ja kontroluję sytuację. Również mówi to do wszystkich swoich oligarchów, do całego swojego otoczenia, prawda? To ja jestem tutaj królem. No i nagle okazuje się, że król jest zaatakowany w sposób straszliwy. Tak? Znaczy wizerunkowo to jest straszliwy, prestiżowo straszliwy atak. No i teraz Putin musi coś z tym zrobić. Może oczywiście powiedzieć Ukraińcy, prawda? W związku z tym tam wyślemy, no to wyślemy coś mocniejszego na Ukrainę. Ale z tego, co mówisz, no ta opowieść się może nie skleić, tak? Poza tym mogą być następne ataki. W związku z tym Putin musi odpowiedzieć na to. Powinien odpowiedzieć bardzo spektakularnie, żeby pokazać swoją siłę. No tym samym będzie musiał odciągnąć uwagę od Ukrainy, tak? To go jednak tak w trudnym momencie bardzo osłabia. Będzie musiał, jeśli chciałby się uchronić, to powinien współpracować z Zachodem, bo mamy wspólnego wroga, prawda? Jeżeli współpracuje z Zachodem, Zachód mówi, dobra, może my pogadamy z tobą w tej sprawie, tak? No ale wobec tego zostaw Ukrainę. Bardzo trudna sytuacja dla niego. Tak, oczywiście. Znaczy, wiesz, tu chyba to, co widzimy teraz, te kilkanaście godzin po... takie szycie narracji na styku Ukrainy i dżihadyzmu jest taką, no łączenie wody z ogniem, najbezpieczniejszą, a jednocześnie też bardzo ryzykowną formułą odpowiedzi. Na to masz rację, absolutne uderzenie w imię. Jeszcze w dzień, kiedy Peskow mówił, jego rzecznik, że to już nie jest specjalna operacja militarna, tylko to jest wojna. No i teraz nagle dostajesz coś takiego. No jest troszkę, to jest taki kij w szprychy, tak? Tu miało być nastawione to wszystko na jedno, a to mieliśmy ogarniać na pewno. Zęby by zgrzytały, gdyby trzeba było się odwrócić do Zachodu i tak powiedzieć. Natomiast ja myślę, że jakaś taka oferta wyjdzie. I teraz dobrze by było, żebyśmy nie popełnili tego błędu, czy Zachód nie popełnił tego błędu, który był popełniony ponad dekadę temu, kiedy to jeszcze przed początkiem wojny w 2014 roku i przed interwencją rosyjską de facto w Syrii, no ta współpraca była.
Ja to pamiętam, słyszałem wielokrotnie w tych wszystkich forach zachodnich ekspertów do spraw zwalczania terroryzmu. Tak, 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 ty jesteś Polakiem, jesteś uprzedzony, ale do zwalczania globalnego dżihadyzmu my potrzebujemy Rosji, żebyśmy do tego przypadkiem nie wrócili. Teraz sytuacja no dobrze, ale wobec tego jaki... Tak łatwo nie będzie. W jaki sposób... I wiesz, ja nie widzę, to jest matnia na swój sposób dla prezydenta Putina. My chyba musimy, to co z naszego punktu widzenia to wygląda tak, my musimy naprawdę się poważnie zastanowić nad naszym stosunkiem do Afganistanu i talibów. I tak, czy my to tak po prostu zostawiamy i to się samo, że tak powiem, wyleczy i ogarnie przysłowiowo, co my robimy, jak my na to patrzymy i jak my patrzymy też na okoliczne państwa, które tam próbują rozgrywać swoje gry. To jest pierwsza sprawa. To jest najważniejsza rzecz. Potem wypadałoby się też zastanowić, że skoro może to nie jest takie, to nie jest wcale takie dobre, Francja ucieka z Afryki Subsaharyjskiej, właściwie oddając ją w taki sposób, bym powiedział, wiesz, zrzekając się swojego tego kolonialnego dziedzictwa z jednej strony, to może dobrze, ale z drugiej strony zrzekając się jakichkolwiek pretensji nawet quasi-imperialnych. Może my też tak nie powinniśmy na to patrzeć i tak temu przyklasnąć i mówić, że o, to dobrze, to teraz już będą tylko patrzyli na te zagrożenia, które nas w Polsce, na wschodzie Unii Europejskiej i NATO interesują. Może wcale nie. Może te naczynia są trochę bardziej połączone, bo zauważ, że ISIS interpretuje wydarzenia w Afryce Subsaharyjskiej w określony sposób. Tam też wchodzą Rosjanie w określony sposób poprzez Wagnera, no, w sposób tragiczny, bo masakrowane są całe społeczności, podejrzewane o wspieranie dżihadystów, a to absolutnie nie ma często miejsca, ale robią to Rosjanie i robią to tam często. I to też jest powód, więc wiesz, te rzeczy się łączą. I teraz nie tylko jest tak, że my się zastanawiamy nad tym, jak to dalej szyć, ale zastanawiają się nad tym teraz na pewno bardzo, bardzo Rosjanie. To jest bardzo skomplikowane, no ale tak na pierwszy rzut oka, z punktu widzenia Zachodu, z punktu widzenia Ukrainy, Polski, no to znaczy nie chcę powiedzieć, że to dobrze, że ktoś strzela do ludzi, do niewinnych ludzi w centrach handlowych, tak? Ale osłabianie Rosji jest w interesie Zachodu. Znaczy wiesz, no my się do tego zgadzamy. Tylko teraz... Pytanie jak na to, ale jednocześnie ten, który atakuje Rosję, atakuje nas, Zachód. Nas. Tak, i teraz to jest to. My musimy zapobiegać wszystkim próbom stworzenia jakiegokolwiek wspólnego frontu z Rosją właściwie w czymkolwiek, również w tym. Mhm. Czyli nie ma sprawy, że Amerykanie przekazali tego typu informacje, no bo to są cywile, nie chcemy, żeby oni ginęli. Amerykanie mieli jakąś informację, podzielili się z Rosjanami, ci to wyśmiali. I oczekiwałbym tego samego od Rosjan paradoksalnie i raczej bym to wziął na poważnie. Natomiast coś więcej ponad to, moim zdaniem na ten moment po prostu w ogóle nie powinno mieć miejsca. Czyli owszem, wróg może być ten sam, ale to nie znaczy, że my się teraz z nimi zejdziemy i wrócimy do jakiejś takiej, prawda, dobrej pieśni sprzed lat, sprzed około dekady. Tego musimy pilnować. Wiesz, ja tak widzę swoją misję, jak tam jestem, żeby pilnować kolegów, którzy już tu takie rzeczy gdzieś tam się pojawiają, bo naprawdę oni kompletnie nie rozumieją tego elementu, tej, o której my tu rozmawialiśmy przez pół naszej rozmowy, tej potencjalnej ustawki, gdzie ona może być, jak ona może być, jak Rosjanie to uwzględniają. Ale znowu, w Polsce chciałbym kolegom mówić, wiesz, że nie wszystko, że jak spadnie deszcz albo jest ciepło w lutym, to stoją za tym Rosjanie, bo tak nie jest. I tu rzeczywiście jest coś na rzeczy, co jakoś się, czy pozwoliliśmy mu się odrodzić w tym bardzo strasznym miejscu, w tym Afganistanie, który już kiedyś taką centralą był. A jakie twoim zdaniem, jaki jest potencjał do jakichś następnych działań muzułmanów, tych bardziej radykalnych, mieszkających w Rosji, którzy może niekoniecznie jakby są powiązani. Znaczy, po pierwsze, czy co wiemy na temat, czy jakie mamy A, wiedzę, B, podejrzenia na temat jakby infiltracji Rosji przez ISIS i muzułmanów w Rosji przez ISIS. Może przypomnieć, wiesz, ilu jest, jak duża jest ta populacja w Rosji. Więc po pierwsze, czy ISIS ma tam jakieś, może mieć, no bo pełnej wiedzy na pewno nie mamy, tak, swoje komórki w Rosji i czy może teraz właśnie na tej fali może je uruchamiać, a na ile to może też sprowokować inne działania,
muzułmanów, którzy nie są członkami ISIS, no ale czują to, jak są traktowani przez Putina, jak to ci biedni ludzie, niezależnie od tego, czy oni są muzułmanami, tak, czy nie są mieszkańcami Moskwy czy Sankt Petersburga, tak, są brani do armii, traktowani potem jako mięso armatnie, a generalnie w ogóle są traktowani jako obywatele tam drugiej, trzeciej kategorii. Tak? Na ile tu jest potencjał do wybuchu jakiegoś niezadowolenia albo no, kolejnych takich brutalnych akcji? Wiesz co, jest w tym, to może ja odpowiem w taki sposób. Rosja się tego autentycznie boi, może nie tyle dżihadyzmu ze strony muzułmanów u siebie, tylko tych wszystkich takich tendencji regionalnych, lokalnych, quasi-separatystycznych czy separatystycznych. I co jakiś czas się pojawiają takie propozycje, ono to podpalmy Tatarstan, wiesz, to Syberię, wiesz, tego typu rzeczy. I to się też wpisuje w tę dyskusję ostatnio a propos tych rafinerii, paradoksalnie, bo one też są na różnych terenach, gdzie nie tylko mieszkają Słowianie, Rosjanie, tylko Rosjanie, no trochę inni. I teraz wiesz, ja zauważyłem, że raczej w tym takim dyskursie zachodnim jakiekolwiek takie próby, że pójdziemy krok dalej, my, Zachód, i my będziemy kręcić tym, wiesz, tym tą korbą, żeby Rosjanom było pod tym względem gorzej, to wywołuje dzikie przerażenie. To autentycznie to muszę powiedzieć, wiesz, ja obcując z tym środowiskiem właśnie ekspercko, powiedział politycznym Holandii, Niemiec, Francji, Belgii i tak dalej, czy w ogóle Brukseli, to jest absolutne przerażenie. Jak jeszcze robią to Ukraińcy i my udajemy, że czy my o tym nie wiemy, to jeszcze pół biedy. Ale też zauważ te rewelacje Financial Times mówiące o tym, że nie wrzucajcie dronów na rafinerię, bo będzie wyższa cena ropy. No to wyobraź sobie sytuację, że nagle Ukraińcy przychodzą do Amerykanów z takim pomysłem, to my teraz możemy, no nie wiem, oderwać od Rosji Karelię, przykładowo, wiesz, to wymyślą takie. No to przecież tam wszyscy pospadają z krzeseł. Ale to nie znaczy, że Rosjanie się tego nie boją. Bo my wiemy, że jesteśmy spokojniejszymi, wiesz, ludźmi i nie robimy pewnych okropnych rzeczy, nie lubimy mieć brudnych rąk, ale Rosjanie są przekonani, że my właśnie to lubimy i to robimy cały czas i cały czas przeciwko nim spiskujemy. Więc wiesz, utrzymywanie ich w takiej lekkiej paranoi odnośnie tego to nie jest złe, natomiast ja w to nie wierzę, że Zachód, który ma problem z tym, żeby wypowiedzieć zdanie, Ukraina powinna pokonać Rosję, miałby nagle coś takiego robić, coś takiego sponsorować, na coś takiego pozwolić. Ja też to nie wierzę, to ale inny... pytanie, czy to się... nie zdarzy bez Zachodu? Czy to się nie może zdarzyć bez Zachodu? Wiesz co? Myślę, że nie, bo zobacz, impulsem do wykonywania tych ataków na terenie Rosji czy tych spisków jest organizacja siedząca jednak w kraju, który jest kilka granic dalej i to raczej nie, wiesz, nie granice, te granice, ten Afganistan nie jest blisko Moskwy, tylko on jest zupełnie gdzie indziej. Ta organizacja liczy tysiące członków, iluż z nich możesz przesunąć na te działania zewnętrzne, więc ona ma określoną zdolność bojową. Wiesz, to było to. Kiedyś Al-Kaida na Półwyspie Arabskim mogła robić jeden duży spisek przeciwko Zachodowi rocznie. Jeden. Mhm. No dobra, ale więcej. Ale, i teraz o Rosji. Wiem, chodzi ci o Rosję. Jak to wygląda? Czy tam wygląda nie ma jakby takiego podglebia do tego, że dzisiaj są ludzie, którzy są sfrustrowani tą sytuacją, która jest. Nie są dżihadystami, ale są muzułmanami. No ten atak im coś uświadamia, prawda? Widzą, że Rosjanie przestają się czuć pewnie, no zapewne odpowiedzą w jakiś sposób chaotyczny, tu zatrzymają kogoś, może mojego sąsiada, może kogoś, może kogoś. Czy za tym nie mogą pójść, czy tam nie ma podglebia do jakiegoś wybuchu, nie wiem, jakichś działań szerszych? Na pewno, natomiast ja bym nie powiedział, wiesz, czy tak szerokich. Nie ma, moim zdaniem to nie będzie kwestia rebelii czy powstania, natomiast tego, że tego typu organizacje mogą liczyć na więcej rekrutów, tak. Tak, tylko to raczej mówimy setki, niskie tysiące, niż dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy, więc wiesz, nie obudzimy się jutro, czy pojutrze, czy za tydzień i będzie islamistyczna rebelia na terenie Rosji, bo tu paradoksalnie chyba wiesz, co to jest, to, bo my rozmawialiśmy na początku, jak ten reżim Putina, który ma tyle milicji, wojska, wszystko obstawia, na coś takiego pozwolił. A ja myślę, że siła reżimu Putina jest niesamowita w tej jego słabości, że on rozmywa działalność polityczną, czy jakąś chęć do działalności politycznej obywateli, bo oni wszyscy ci powiedzą, bo to jest klasyczne, jak się z Rosjanami rozmawia, oni powiedzą, co ja mogę. I teraz wyobraź sobie takiego muzułmanina gdzieś tam w środku Rosji, no właśnie, ktoś może powiedzieć, to on sięgnie po broń, ale ilu z nich sięgnie po broń, a ilu z nich sięgnie po nią na taki sposób, że rzeczywiście do niej dotrze. Tam może być jakieś tam bulgotanie, ale czy wrzenie... Chyba nie do końca, wiesz, to chyba jest za małe. Co nie znaczy, że Rosja, wiesz, karmiona tymi paranojami, że ktoś ją chce rozerwać od środka. Oni się tego autentycznie boją, wiesz, w tych pismach nacjonalistów rosyjskich jest dużo, że Zachód chce z nas zrobić Jugosławię.
wiesz, takie bałkanizować nas, po prostu rozerwać nas na kawałki, wiesz. Rosyjscy nacjonaliści walczący po stronie Ukrainy też o tym mówią, że oni nie chcą tych wszystkich, wiesz, nie Słowian w swoich granicach, ta Rosja to ma być takie Wielkie Księstwo Moskiewskie plus. Super sprawa dla nas, prawda? Ale zanim to by się wydarzyło, to naprawdę jeszcze bardzo, bardzo daleko długa droga, co nie znaczy, że ten system i ten reżim nie będzie reagował, wiesz, bardzo kompulsywnie na tego typu jakieś sytuacje, jak dzisiaj w Moskwie, nadinterpretując je, bojąc się czegoś bardziej, wiesz, czego tak naprawdę, no może nie, że nie ma, ale nie jest aż tak wielkie. To powinniśmy paradoksalnie podsycać. Co do jednego chyba, co do jednego się zgodzimy, znaczy, w ogóle my nie dyskutujemy z sobą, tak, znaczy w sensie, że nie zgadzamy się z sobą, ale co do jednego możemy być pewni, że ta akcja osłabiła Putina i osłabia reżim, bo on musi na to jakoś zareagować. Wróg nie jest jasny, nie jest ukryty, to nie jest nawet Białgorod, tak, do którego po prostu można wysłać, nie wiem, 100 następnych czołgów, no i tam tamtejszą rebelię zatrzymać, bo ona jest zlokalizowana. Ten wróg jest trudny do złapania, wskazania, więc trzeba prowadzić wiele działań. Trzeba prowadzić je w sposób spektakularny, no bo ja muszę pokazać, że jestem carem i że mi się ten, może mi to nie wyjść. W związku z tym uwaga jego od frontu, który jakby troszkę zaczął się rozpędzać, tak, na Ukrainie, no musi być odciągnięta. I to jest niewątpliwie duże utrudnienie. Coś w tym jest. Coś w tym jest absolutnie i chyba, wiesz, to też są takie pogłoski, że to teraz będzie ta mobilizacja ogłoszona, tak? Bo teraz już jesteśmy w stanie większego zagrożenia. Już tam, prawda, o niej się mówiło co jakiś czas. No nie można tego faktycznie, wiesz, zignorować, dlatego tak na siłę jest to w tę Ukrainę wpychane. Że nawet jak to są dżihadyści, nawet jak to są Tadżycy, tam teraz będzie pewnie Ukraińcom, wiesz, wyciągane, że kilku czy iluś tam Czeczenów walczących kiedyś w Syrii walczy po stronie ukraińskiej. Będzie próba takiego, wiesz, mieszania tego w jednym kubełku, w jednej szklance. To jest takie zagranie na to bezpieczne terytorium. Tak, ale dalsza sekurytyzacja, wiesz, dalsze jakieś takie zwarcie szeregów, absolutnie. To pod tym względem tu się zgadzam ze wszystkimi zwolennikami właśnie tej teorii mówiących o tym, że to była tak bym powiedział, ustawka, no bo to daje jakieś pole temu reżimowi do robienia kolejnych rzeczy. Tylko proszę zauważyć, że ten reżim, tak jak zobaczymy, rozmawiamy, wchodzi na to nowe pole w takiej, bym powiedział, pozycji defensywnej, bo przecież mieliśmy być tacy wszechmocni, a ktoś nas tutaj ukuł. Ale tak, to nowe pole się pojawia, można dalej pewne rzeczy cisnąć, można dalej ludzi karmić, można dalej budować tę oblężoną twierdzę i to na pewno to będzie robione, to teraz będzie rozgrywane i to bym, wiesz, chciał, żeby moi koledzy z Zachodu widzieli, że to nie jest po prostu kolejny atak terrorystyczny na jakiś kraj, tak jak to by było gdzieś tam w Unii Europejskiej. Tam będzie szersza gra, no ale wiesz, to jest 16-17 godzin po tym, jak się stało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za godzin 24 i w tych kolejnych. Wygląda z tego, że ISIS uderzył na Rosję niespodziewanie i to jest nowy zupełnie element w tej całej układance i w tej bardzo trudnej sytuacji. Zobaczymy, będziemy o tym rozmawiać i dalej to analizować, dalej się przyglądać. Być może jak państwo to oglądacie, ten film za godzin kilkanaście pojawią się już nowe informacje. Będzie inaczej. Będziemy to wtedy korygować. Kacper, bardzo ci dziękuję. Również. Kacper Rękawek z International Center for Counterterrorism w Hadze był w Układzie Otwartym. Dzięki serdeczne. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo państwu. Będziemy się temu przyglądać na pewno i na pewno dużo o tym, o kolejnych wydarzeniach i będziemy mówić i będziemy to analizować. Jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom, bo to dzięki wam ten program mogę robić. Jak widzicie, Układ Otwarty we dnie i w nocy. To było wydanie specjalne. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.